Te hity tam. Kolacja w KFC. Cześć, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu pobytu, naszym drugim dniu pobytu w Białce. Skorzystałam z możliwości, dziewczyny siedzą w tym naszym pokoju, tam gdzie ja spałam, a skorzystałam tutaj z możliwości wejścia, no z możliwości nagrania tutaj. Chciałam Wam pokazać, zaraz Wam pokażę balkonik. Powiem Wam, że wczoraj było bardzo fajnie, bawiłyśmy się, co prawda się nie wyspało, bo nie wiem, nie mogłam gdzieś zasnąć, serce mi gdzieś waliło, nie wiem. Później gdzieś mi ten palec bolał u nogi, powiem Wam, że zasnęłam dopiero nad ranem, a tu się, że okazało, że dziewczyny tam o 8, a to czajnik, a to coś tam, więc no mega się nie wyspałam, ale powiem Wam, że ekipa jest taka, każdy z Was polecam taki wypad babski, naprawdę ciekawe rzeczy, nowinki kosmetyczne, no wszystko po prostu to, co kobiety lubią, więc wiadomo, no takie najświeższe, wiecie, wiadomości, czy tam o jakimś lekarzu, czy jakieś, wiecie, kosmetyczne, także naprawdę fajnie, bardzo się dobrze czuję na tym wyjeździe, chyba potrzebowałam, wiecie co, takiego wyjazdu, mam nadzieję, że mnie tam trochę nie prześwietla, bo tą zasłonkę, nie wiem, nie widzę, bo troszkę jesteście na komodzie. Pokoje są naprawdę bardzo fajne. Wyjdę później na zewnątrz, to Wam pokażę, gdzie śpimy. Zostawię Wam może też w opisie filmu jakiś link, jak mi się uda. Jest to w ogóle pensjonat przy hotelu Grand Tatry, zdaje się, ale to Wam wszystko pokażę, bo tam będziemy w ogóle jadły dzisiaj obiadek. Śniadań nie wykupowałyśmy, bo zrobiłyśmy sobie we własnym zakresie. Znajoma wzięła taką fajną, a wczoraj widziałyście na filmie, podgrzewała kurczaki. W tym, to jest bardzo fajna, taka wysuwana szuflada, można sobie zrobić rzeczy, nawet jajka sadzone. Będziemy testować, bo zabrałam, więc może jutro na śniadanko, a dzisiaj zjadłyśmy po prostu takie przygrażane z tego kiełbaski, parówki, także wiecie, bez użycia wody, po prostu na parze przygrzewacie sobie posiłek i to jest naprawdę fajna rzecz, także pomidorek, ogórek, chlebek, masełko, właśnie te paróweczki, kiełbaski, rzodkiewka, także naprawdę śniadanie we własnym zakresie na wypasie. No a zobaczymy później, może mi się uda coś tam, wiecie, wrzucić. Wezmę telefon, może będę sobie, bo częściowo, wiecie, nagrywam telefonem, częściowo aparatem. Czasami nie wezmę aparatu, więc mam zawsze telefon przy sobie, więc Wam tam mikapeczkę staram się wrzucić. Mam nadzieję, że będzie fajny filmik dla Was, dla tych wszystkich osób, które lubią vlogi, które mówią, że dawno mnie nie widziały. Postanowiłam, że Wam nagram ten właśnie nasz wypad. Powiem Wam, że lubię właśnie nagrać, jak jest coś ciekawego, jak się coś dzieje, bo takie po domu, te wiecie, czynności takie codzienne, w kółko taki, taka rutyna codzienna, no to dla mnie samej to po prostu nie jest jakoś tam nic ciekawego. Może by to było ciekawe, gdybym to nakręciła, wiecie, w jakiś inny sposób, ale po prostu brakuje na to czasu, tak, że na ten taki fajny montaż, więc no uwielbiam takie vlogi po prostu z wyjazdów, gdzie mogę Wam coś pokazać. No i dzisiejszy plan, kochani, mamy, ponieważ jesteśmy blisko Term Bania, tutaj z tego pensjonatu macie około 500 metrów na termy, więc sobie później pójdziemy na basen, a na razie po śniadaniu ploteczki, herbatka, kawusia i będziemy szły na spacer nad rzekę, tutaj przy pensjonacie też jest takie mini zoo, są sarenki, także myślę, że Wam pokażę. I tutaj akurat ten pokój, który mamy, jest z balkonem, także zaraz Wam pokażę, jak odmienny klimat jest niż jak żeśmy wyjeżdżały. W Częstochowie było no 0 stopni, może tam, wiecie, wieczorem minus 1, tutaj w tym momencie patrzyłam, jest minus 3, wiadomo, że wieczorem będzie troszeczkę zimniej. Ale jest przepiękny klimat, wczoraj były tutaj oświetlone też stoki, bardzo ładnie to wyglądało. Pokażę Wam zaraz właśnie ten balkon, także zobaczycie sobie, jaka zima tutaj w górach. Także kochani, zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj mamy sobotę, my zostajemy do niedzieli, więc dzisiaj obiadek, spacer, obiadek.
baseny i później może też wyjdziemy do klubu potańczyć, trochę się jeszcze rozerwać, no i w niedzielę wiadomo, śniadanko i będziemy jechać do domu, więc ta niedziela taka będzie, no już wiadomo, no te dwa dni pierwsze najlepsze, najlepszy pierwszy dzień, drugi, a niedziela no to już wiadomo, nie, wracamy do domku, więc już po prostu pakowanie i no i już żadnych tam atrakcji nie będzie. Znajoma tutaj mówi, że jest jakaś tama, więc może podejdziemy i kupimy sobie też oscypki, ale wszystko zabiorę Was ze sobą, to co będę mogła, to Wam pokażę. No i idziemy teraz zobaczyć balkon. I kochani, pokój tutaj ze światłem dziennym, a tutaj idziemy sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda na balkonie. Zobaczcie. Tutaj macie wyciąg, myślę, że to widać. Mega. Tutaj nawet jakiś plac zabaw jest przy tym pensjonacie. Tam przy drodze jesteśmy, ulica Środkowa. No i tu naprzeciwko, zobaczcie, nawet jest sauna, myślę, że to widzicie. I chyba jest takie miejsce do grillowania. No teraz wiadomo, zima, więc tutaj gospodarze zabezpieczyli, ale patrzcie. Macie saunę i macie ten, także myślę, że fajna miejscowa. Dobra cena, jak na góry, także nie jest zbyt drogo. I tutaj macie, zobaczcie, jeszcze u góry widać kolejny stok. Także no przepiękne klimaty zimowe. Tutaj nawet nam się utworzył taki fajny, patrzcie, jaki fajny sobel. O, widzicie? A to jest w ogóle nasza lodówka. A, tu ona kupiła jakąś bagietkę czosnkową, słuchajcie, do tego. Tu mam mleko, widzę, a dobrze, można kawkę zrobić. Tu jeszcze resztki, także widzicie, jak jest nas imprezowiczki, że wczoraj i tyle upite. No, patrzcie, jaki sopel fajny. No, klimat jest mega, mega, góry są przepiękne, uwielbiam ten klimat zimowy. Zobaczcie, jak przepięknie widać ten stok. Tutaj otworzyłam takie okno boczne, żeby nie wchodzić na ten balkon, bo jestem nieubrana. Przepiękne widoki. No teraz produkt został zakupiony. Ten oto, proszę bardzo. W sklepie Locker. Tak. To jest taka no najniższa cenowa wersja była, ale jest super. Super, jest, sprawdza się dobrze. Pokaż właśnie, Ola, włącz go. Ale jak się, kółeczko o, to? Tak, o, no. I tam się wybiera rybki, krewetki, ciasto, no wszystko można zrobić. No fajne, to tam powiem jest Ci. Wkładka, tam wkładkę się myje, w ogóle pod bieżącą wodą, łatwy w utrzymaniu. No, to się wyciąga. To się wyciąga, tak? To. Kurczaki z tego wody chrupiące i to jest w ciągu 40 minut. Czyli ile w przeliczeniu to kosztowało? 4 razy 4, 106, no jakieś 200 zł. Ue, no to powiem Ci, wiesz co, są bardzo, na rynku w ogóle są, jest bardzo dużo tych urządzeń z różnych firm i ceny, kochana, sięgają nawet ponad 1500 zł. Tak, no bo to jest różne, są inne firmy. No, i czy Samsung, i czy coś takiego, nie, jakieś. No, no i sprawdza się, no widzisz, super, bardzo jest, fajna jest rzecz. Sprawdzone. W ogóle no. Jakbyś chciała na przykład, wiesz co, sprawdziłam? Bez wody. Kupujesz sobie ten trójkącik na przykład z Aldika z jabłuszkiem w środku. Wkładasz tam, podgrzewasz, wyciągasz gorące, chrupiące. Po prostu, słuchajcie, bajka. No widzisz. No to możesz, polecamy, pakietki, nie? A pizza tutaj zrobiona, mrożona, dziewczyny, rewelacja. Czyli polecamy. Tak. Nie patrzymy na nasz bałagan. Tak szybko Wam pokażę. I kochani, fajne lustro na korytarzu, także korzystamy. Outfit of the day. Dresik welurowy, żeby było wygodnie. Do tego buty z Reserved'a. Te, co ostatnio Wam pokazywałam. Kurtka jest z tego X Plus Wear Size. Kurde, nie wiem jak ta nazwa, ale wiecie o co chodzi, bo był film na kanale, do tego czapa, tylko wiecie co, muszę sobie zobaczyć, czy, ojej, przepraszam, warunki polowe, czekajcie, czapa,
bo jest zimno. Wczoraj, wiecie co, zrobiłam błąd. Wracałyśmy i nie wzięłam sobie, no, czapki, kurde, ucho to mi tak zmarzło. Nie wiem, czy ja tej czapki nie wzięłam. No, także jest czapa i teraz tak, zastanawiam się. Tutaj mogę na zamek albo na guziczki się pozapinać. O! I teraz nie wiem, czy tą, to do ten szaliczek tutaj, chyba że tak sobie zrobić, czekajcie. O! Czy tak ozdobnie, czy po prostu... jeszcze można tak jakoś, o, zawinąć, żeby to było ciepło. Coś mi tu nie wyszło. Teraz może tu metkę. O, może tak. I będzie cieplutko. Myślę, że to fajnie wygląda. Powiem wam, sobie tak dopasowałam kolorystycznie właśnie czapkę, ten szaliczek troszkę też pod kolor. Rękawiczek chyba nie biorę, bo tu mam fajne rękawy. To sobie wziąłam błyszczyk i do ust, bo mi się bardzo zsychają. Także tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. O. Także idziemy właśnie na ten spacerek. A my mieszkałyśmy pod dwójeczką. Tu jeszcze macie obok jedyneczkę. I tu jeszcze do góry jest pięterko. A my teraz idziemy na dół. Już wam pokażę, jak to wygląda. Tu mamy klatkę i tu mamy zamykane drzwi na szyfr. I tutaj schodzimy już na dwór. Wow, jak bielutko, ale pięknie. Ale ślicznie. O, tu wam pokażę ten, jak wygląda ten pensjonacik. Tutaj macie pokoje, Maria, środkowa 195. Tak to wygląda. Taki budyneczek. Pokoje naprawdę fajne. I... Czekajcie, no tu jak widzicie jestem plac zabaw, także też na plus, no w sumie i zobaczcie gdzie jesteśmy, tu idziemy dzisiaj na obiadek, także zobaczcie, no mega fajnie i tu macie hotel Grand Tatry, tutaj recepcja i 195A numerek, także mega, mega miejscóweczka. Chętnie bym tu jeszcze mogła, powiem wam, przyjechać. I tu idziemy właśnie z ta sauna, co wam pokazywałam z okna. No i ten... I ten właśnie... to chyba miejsce na grilla. Widzę, że ofoliowane, ostreczowane, tak. Na pewno. Powiem wam dziewczyny, że jest mega przyjemnie. Wyszłam na po prostu taka fajna pokuta. Jest tak, tak troszeczkę mroźno, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Czekam na dziewczyny, bo one się jeszcze tam chwilę szykują i idziemy sobie właśnie na spacerek.
Nie wiem, jak te buty mi się tu sprawdzą. No zobaczymy. Może zdadzą egzamin. O, przyszła myszka Miki. Widzieliście? Takie rzeczy? No. I mamy myszkę Miki, chodzi tyłem. Pokazujemy outfit. Myszka, misiek, welur i... Co ty tam masz na dole? Co to są za buty? Trapper. Outfit zimowy Białka Tatrzańska 2023. Jej! Yeah. Basia, dojdź pierwsza, sobie nagraj. Basia, o widzisz, marchewę jedzą. Mówiłam, że marchewę... No cześć! Jak jesteście śliczne! No cześć, zwierzątka! Mamy dla was coś. Wymyśliły, że chlebek, ale ja nie wiem. A tam dwie śpią, tam dalej. Nie wiem, czy widzicie. O, a, coś tu się nie wyostrzyło. Hej, chodź tu. Basia. Mam już iść? No chodź. Basia. Chodź, daj tu, bo tu jest dziurę. Mam tu dziurę fajną. Basia. Basia. O, jakie fajne. Łosia, patrz, jak no, marchewy. Jak? Ale nie miałyśmy marcheweczki. No dawaj, to dawaj, no. Jakie cudne jesteście. A ja nie mam. Daj mi kawałek, bo ona chce ode mnie. A jak wy to dajecie? Proszę. Proszę. Jakarmy, ja też chcę kawałeczek. Karmi mnie te zwierzątka. No już. Basia, tamte, zobacz, tam. Ola, daleko zobacz. Idą tamte. No. A idą. O, jakie fajne. Basia! O, ale czuć zwierzątki. Daj no mi ten czuć, no. No, bo naturalne są, nie? No, oddaj chlebko. Widzisz, że tu pazakie mają wybieg. Macie chleb od musiora z Częstochowy, także... Takie ząbki mam. Smakujcie, nie? Zobacz. Ja daję, zrób zbliżenie. Tu, robicie? Ząbki. Dobra, o. Nie wiem, czy widać, bo jest coś tutaj tak ciemno. Ale... O, zobacz, ząbki. Ząbki. Czy o, te dawaj zdjęcia? Go. O, kochana. Nie, ja kameruję. Patrz. Zobacz jego. Króla. O, jest. Excellencia. No. Nie lubisz perfum? I know. Proszę bardzo. Jakie śliczne. Czy może też karmić, ja sobie zrobię zdjęcie? Jakie śliczne. A u nas też pod dom syrenki podchodzą. Tak? Tak. Tam są, gdzieś mieszkają w tych łąkach tam koło nas. No, ale tam już tych łąk prawie nie ma, nie? No. Ojejku, jogo tam fajno, gdzie patrzy. Zobacz. Ząbki zobacz. Ząbki. Jaki języczek. Jaki język. Ale cudny. O, ten też chce. Ty też chcesz? Jakie proszę. Piękne są. Ale ma rogi, nie? Piękne. Mm. Zliczota. Piękne są. Chlebek był lepszy od marchewki. Ha. No. Jak latają fajne. Marchewa im się znudziła. Chlebek był lepszy ja od marchewki. Ja mam w kieszeni jeszcze. W kieszeni mam ten chleb. Nie bój się, ja bym ci chciała fotę zrobić. Dobra, ja kończę, a potem sobie porobię fotki z tego. O, macie nawet banie, można korzystać. Dzień dobry. Hej. Ale tacy. Chciałam powiedzieć, bo on drzemał z otwartymi oczami. Jaki śliczny. Jest na łańcuchu, ale no tak. Taki łańcuch to dopiero czas. Taki śliczny jestem. Jestem śliczny. No już idziemy. Jest. Tu mamy dowody, że impreza wciąż trwa. I tu jedna z dziewcząt zadowolona, bo ma to, co chciała.
Idziemy teraz, kochani, na obiadek. Zgubiła, ma... Ruda, zgubiła. Zobaczcie, co pokaż zgubiła. Pokaż tę nogę, że to twój. Pokaż, pokaż, co ale zgubiłaś. Nie wiem, ten drugi. Ten? Ruda, ten. Nie wiem, nie wiem. A może to nie twoje? Może to nie twój? Jak nie, to nie? Jej, bo odpadło. Ja tylko słyszałam. O, nasz balkonik z tej strony. Zobaczcie, jaki mamy fajny. I nasze sople. O, tu zaparowane ziemniaki, kasza, żeberka. I te pierogi, a co tu jeszcze jest? No właśnie to ostatnie, nie wiem co tu jest. Jakieś mięsko. Wołowe chyba, tak coś wygląda, ale nie ma, nie ma opisu. Smacznego, moi drodzy. Dzięki, wzajemnie. Dzięki. Przybyszna. Widzę, zabrała. Pełen bukiet. My już, kochani, zaraz wychodzimy na basen. Zjadłyśmy sobie obiadek. Pokazywałam wam. Tutaj mam, na dole, mam jeszcze klapki, ale zaraz buciki założę. No i tak, mam ten plecak, co ostatnio wam pokazywałam. Z rezerwy idealnie się przyda, bo mamy takie 500 metrów dojścia, więc będzie wygodnie, fajnie, cieplutko. Powiem wam, że bardzo fajna jest ta kurtka, bardzo dobrze się sprawdza. Jest mi w niej cieplutko, nie trzeba już nic, same mam dresy, nie mam żadnych rajstop czy coś, a jest mi fajnie ciepło, nic mnie tam nie podwiewa, także kurtka super. Dobra, kochani, to my idziemy, może mi się uda, chociaż tam migaweczkę z basenu dla was może telefonem wrzucić do vloga. Ania, idziesz tu? Jeszcze fajny klimacik świąteczny na termach. Także zaraz idziemy, kupujemy bilety i będziemy się pluskać.
A czemu odliczanie się włączyło? Czekaj, o. Olusia, weź no zobacz. Bo coś się włączyło, jakieś odliczanie. Wideo wzięłaś, wiesz? No. Duża różnica temperatury, słabo widać. Takie i mamy kolor. Stoi kurze jakieś auto tam. Pizzusie, tak, a zajadamy tam po basenie, bo wszystkie bardzo, bardzo głodne. Się, gdzie jest ten gostutycą, nie? No nie ma go. Są no to się cofnęłam z powrotem, bo mówię, jak to auto, to przecież poleciałam w kapciach, bo myślałam, że tu stoi pod... Hej, cześć, dzień dobry kochani, witam was już w niedzielę. Dzisiaj mamy ostatni dzień pobytu, wczoraj też byliśmy na tańcach. Pobawiłyśmy się tylko wczoraj krócej, było już takie zmęczenie troszkę materiału. Po tych basenach, saunach byłyśmy. Wzięłyśmy sobie taki bilet na 2,5 godziny z sauną, z basenem, także wymoczyłyśmy się wczoraj w bąbelkach. Było bardzo fajnie. No i później wiadomo, trzeba było przyjść, wyszykować się, ubrać i poszłyśmy sobie właśnie na na tą dyskotekę do klubu Bania, także powiem wam, że ale wczoraj był gorszy DJ, pierwszy dzień powiem wam, że muzyka była o wiele, wiele fajniejsza, był lepszy DJ, a wczoraj tak jakoś słabo i powiem wam, że poszłyśmy wcześniej chyba koło drugiej. No, także dzisiaj niedziela, już ostatni dzień pobytu, my powstawałyśmy, zrobiliśmy sobie śniadanko w tej parownicy, właśnie w tym urządzeniu, powiem wam, rewelacyjne jajka, także takie parowane, plasterki boczku na to jajka, można śmiało zrobić sobie takie sadzone jajka, parowane, bardzo smaczne. Także i pieczywo czoskowe jeszcze wieczorem dziewczyny grzały, ja to już poszłam spać, bo byłam tak śpiąca, bo się nie wyspałam. Dnia pierwszego w ogóle, nie wiem co się stało, nie mogłam w ogóle zasnąć, chyba spałam z 2 godziny. Bardzo mi tutaj dziś waliło serce, nie wiem, ja w ogóle nie, źle mi się śpi w jakichś obcych miejscach, nie mogę zasnąć, więc nie wiem co tam się wydarzyło, może dlatego, że wypiłam herbatę, słuchajcie, przed snem pić mi się chciało i zrobiłam sobie herbatę i to był chyba błąd, bo ta herbata jeszcze, wiecie, nie wyciągnęłam za wcześnie tej torebki z herbaty, nie miałam dość mocną i wypiłam, może po tym nie mogłam, wiecie, zasnąć, no masakra, tak się nie wyspałam, no i dzisiaj niestety spałam, no bo śpimy po 2 na łóżkach, więc zostałam obsztorcowana, że strasznie chrapałam. Nawet zostałam nagrana i powiem wam, że faktycznie, nie wiem, czy ja chrapię tak normalnie, nie wiem. Mąż tam nic nie mówi, nie skarży się, chociaż zdarza mi się na przykład coś tam przysnąć, jak jestem bardzo zmęczona. Przyłożę tak, wiecie, na chwilę gdzieś tam się do kanapy, jak oglądamy telewizję i widocznie wtedy mówi, że chrapię, więc być może, że rzeczywiście, ale no zmęczona mega, więc mogło to być. No, także śmiesznie. No i kochani, no fajnie było. Naprawdę babski wypad jest mega. Dużo się rzeczy dowiedziałam. Naprawdę dzisiaj nawet suszarkę pożyczyłam tu od dziewczyny. Także powiem wam, że bardzo fajna, z jakąś funkcją jonizacji. Zobaczcie, jakie mam fajne włosy. Bez prostowania. I patrzcie, jak one fajnie wyglądają. Ja dzisiaj nie prostowałam, wysuszyłam tylko, umyłam się, wykąpałam, także zjadłyśmy śniadanie. I tak mówię właśnie, no już pomału się będziemy pakować, znaczy już prawie spakowane jesteśmy wszystkie, 11:10 jest. No i będziemy pomału już wyruszać w kierunku Częstochowy. Zobaczymy właśnie, bo nie wiem, czy dzisiaj tą tamę jeszcze zobaczymy, czy to oscypki kupimy, zobaczymy jak w ogóle tutaj po drodze, czy nam się uda, może być jedynie problem z wyjazdem, dlatego że korki będą, no bo chyba się kończą ferie właśnie z województwa śląskiego i powroty są, więc chyba dzisiaj będzie ciężki powrót, myślę, że to nie będzie 3,5 godziny, tak jak wykręciłyśmy w tą stronę, może być dłużej, dlatego też chcemy właśnie wcześniej wyjechać, może o tej 12 wyjdziemy. Może coś tam jeszcze zobaczymy, ewentualnie jak wszystkie zmęczone, to po prostu już
do auta i prosto na Częstochowę. Więc kochani, bardzo Wam serdecznie chciałam dzisiaj podziękować już. Zakończam chyba na tym vloga, już nic nie będę nagrywać, ewentualnie jak coś tam w drodze jeszcze się wydarzy, to tutaj Wam powrzucam, jakieś może przebitki, zobaczymy. No czasami jakieś ciekawe, śmieszne sytuacje, ciekawe się wydarzają, więc wtedy włączam kamerę i coś tam Wam dogrywam. Ale na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to będę wdzięczna, jeżeli będzie miał ochotę zasubskrybować, pozostawiajcie komentarze po sobie i łapka w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. No i tyle, kochani. No, weekend fajny, także no było super, naprawdę super. Jestem zmęczona, głowa mnie właśnie boli w tym momencie. No ale coś za coś, tak? Coś za coś. Będę odpoczywała, wysypiała się może dzisiaj, może w tygodniu. Także polecam każdemu taki wypad, każdej z Was, kochane kobietki, bo naprawdę można się psychicznie mega zrelaksować. Fizycznie nie odpoczniecie, ale psychicznie to bardzo dużo też robi. Także zmiana klimatu, wiecie, pogaduchy, ploteczki, naprawdę super. Dobra, kochani, także dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko, życzę dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, cześć. Na drodze jeszcze mam. A ty dobra. Białe może. Białe. No. Ja zabiję rządzonego jeszcze jednego. Proszę bardzo. Dziękuję. Uh-huh. A dla pan te, dwa te i takiego większego jednego. No. No. Dobra. Nie, nie widać pani, nie. Dobrze. To tylko ręce widać. Pani buzi nie ma. Bardzo dobra. Smalec jest też wypasiony. Powiem pani tak, bo nie przychodzą tutaj. Mówi pani? No, to na chęście później mówią, że był wypasiany ten smalec. Tak. A ile jest... może stać w lodówce? Ale co? Smalec ma stoi w lodówce? A długo. Długo. Mhm. A jaka cena tego smalcu? 20 zł. 20. Mhm. I tam tego jakiegoś wędzonego większego. Hermetycznie nie? Jedziecie do domku? Do domu jedziemy. A, daleko? Do Częstochowy. Jak? 3,5 godziny. Jak będziesz od razu, ja da sobie wyświeżę. Tak, 3,5 godziny jedziemy. Mogą 2 tygodnie leżeć. Tak. No, aha. Jeden? Świeżego? Jeden. Świeżego bierzesz? Tak, świeżego. No. No. Większy, mniejszy. A co za a to jest jakaś różnica w ogóle w tych serkach? Smakowo? Nie. Jeszcze nie. Smakowo jest jakaś różnica? Nie. U mnie jest wszystko monotematycznie, bo aha. Mąż robi te oscypki. No i handlarza macie. A. Po tym poznacie handlarza. Dobra. Wszystko to jest wiemy. Bardzo fajne. To. Porwacze i bunt jest białe. Bardzo dobry. Aha. I bunt, no bunt, to jest tamto. Taki bez soli w ogóle. Mm-hmm. Nie no, już po imprezie jesteśmy, także kasy nie ma za dużo. Rozumiem, poszaleli. No i dobrze, po to trzeba oszczędzać. Dobra, a tu ma pani takie białe, to są te niewędzone. To są te niewędzone. Aha. Ale są słone tak samo jak tak, tamte wędzone. No, ale ja mam robić nie, Olcia. Nie, dobra, nie, spoko. No, nie, żebyś... ile za to? To prawie 30 minut. I one są takie same, tylko kształt mają inne, wiesz? Mhm. No, dobra. Mhm. 35 i 40. Dziękuję bardzo. A tak na patelnię to się bardziej ten nadaje biały, czy ten wędzony? Ja wolę wędzone. Wędzone. Takie grubsze plastiki mhm. Sobie wtedy. Aha. To ja poproszę tak. Jeden ten wędzony taki. I tutaj z tych małych może... Albo te białe może, o, z tych białych za 3. Albo 5, niech pani. Nie, dobra, 3 te i 3 te. 3. Mhm. A w słoiczku ma pani malinkę tutaj? Żurawina. Mama moja robi. Ile takie? 13 złotych. Teraz tego raz. Ona jest bez żelkiksu, widzę, że jest. No, widzę. Tylko sama mocna. Już po kolorze widać. No, pani trzy. Jakiś reportaż robi? Ja mu... Tak, na YouTube'a. Na YouTube'a? Tak. No. Dobrze. Dać pani tę. No, fajna ta żurawinka. No. Dobra, no to trzy i trzy i jednego tamtego na patelnię większego. I dziękuję bardzo.
Karinka, trzymaj tutaj, tak, ja pani, i tak na mnie taki możesz na fotel. Jeszcze większy czy mniejszy? Nie, dobry. Będzie 30, to będzie 40. 40. Dać pani siatkę? Siateczkę? No. Może pani dać. Może sobie siadać, do samochodu masz prawie. Tak? Ale ja mam dwie, wszystko Luber, tak? Znaczy nie. Do koleczku, da. Jeśli masz takie reklamowe, to reklamówki. Dobra. 45, 50. O, dziękuję bardzo. I 60. Dziękuję bardzo. I polecam się na przyszłość. Dziękuję ślicznie. Kiedyś to stali pod kotelnicą, nie? Tam pod tym, przy aptece, przy kasach, nie? Już nie stoją. No właśnie nie wiem, nie stoją? Nie stoją, zakaz jest. Ja rozmawiałam tam właśnie z takim znajomym też, co stał i stoi tam teraz, jak jest Tama. Jak to się nazywa? Tam coś za Tama z tym zameczkiem? Ta miejscowość? Niedzica. No. Nic. No to ty chciałaś na tą tamę, tam, może jakaś budowa tam jest, nie? Nie, tu nie stoją, a tam wiem, stoją. Ja wiem, ale tam, że nie stoją, to jest jakaś zakaz, budowa? No. Nie, nie, no, zakaz przed kasami, nie? Już? Aha. Jeszcze nie, bo ja od pani jedynie, tu chcę te. Białe? Tak. Jedynie stoją, no, pod... od tamtej strony dopiero. Aż zakończało. Pięknie tam świeci słoneczko, nie? No. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Słuchajcie, idziemy teraz w przerwie na restaurację Stary Młyn. Dziewczyny tu znalazły, także idziemy popróbować, bo podobnież ma dobre opinie miejscowość. Nie wiem, jaka to jest, Trzebinia chyba. Jeszcze nas tu nie było, także idziemy na jakieś jedzonko. Proszę, ja też, proszę od razu. Ja pomogę. A to proszę, złożyć. A ona pewnie już słodka. Kiedy trafne? Więc ja muszę woda, czy nie to słodka? Panie panie. Kim jest? Bardzo dobra herbata. A, bo goździk robi to, a w ogóle goździk jest bardzo zdrowy. Nie wiem. Kiedyś, no... Teraz to nie. Nie, ale wszystko będzie za... Tak ja zrobię, tak. Tak cię zrobię. No można jeść. Za 28 zł.